Łukasz Kapera, po ważeniu FEN21. Walczysz z Mateuszem Głąbem, który zapowiedział w tym oficjalnym trailerze, jakby obydwaj sobie tam powiedzmy powiedzieliście co nieco, zapowiedzieliście względem tego pojedynku, ale on powiedział, że właśnie zatrzyma ciebie przed czasem, co nikomu jeszcze się nie udało tak naprawdę w tym zawodowym MMA. Czy jest cokolwiek w nim takiego, że powinniśmy mu wierzyć? Nie, jeżeli nie wejdzie żaden lucky punch, to nie ma szans. Zastanawiam się właśnie względem twoich słów, bo zastanawiam się, słuchając twoich słów, gdzie powiedziałeś właśnie, że czujesz się ewidentnie na wyższym poziomie niż twój rywal. I w zasadzie zastanawiam się, czy to nie jest swego rodzaju jakby takie narzucenie presji na samego siebie, że po pierwsze jakby jesteś pewny, że jesteś lepszym zawodnikiem, więc w zasadzie też zastanawiam się, po co bierzesz pojedynek, który wiesz, że wygrasz. To znaczy zaproponowano. No i musisz go teraz wygrać. Zaproponowano mi ten pojedynek tak naprawdę. Mhm. I wiecie, jak jest w tym biznesie, czasami nie ma dużego pola manewru. Mhm. Ja się buduję na razie tak naprawdę, nie? Mhm. Buduję swoje nazwisko i biorę tą walkę, ale no spokojnie, skupiam się na niej, nie będę teraz wybiegał o swoich dalszych planach, myślach, ale ja naprawdę zrobiłem bardzo dobry obóz przygotowawczy. Na swojej karcie może nie miałem nazwisk, które są topowymi nazwiskami teraz w Polsce, ale walczyłem z mocnymi zawodnikami, walczę już od bardzo dawna. Ze sportem jestem związany od 11 roku życia, a walki formuły otwartej prowadzę pół życia praktycznie, nie? Więc ogólnie zawsze wychodząc do walki idę na 100% i jestem siebie pewny, więc to nie jest, że narzucam sobie presję, nie? Ja wierzę w siebie i tyle. Robię to, co kocham i podchodzę do tego w ten sposób. Powrót do lekkiej kategorii. To była twoja pierwsza walka, pamiętam, chyba zaczynałeś w kategorii lekkiej, później walczyłeś w To będzie pierwsza walka w kategorii lekkiej. Mógłbym przysiąc, że patrzyłem, że miałeś zaznaczone na Tapology, że walczyłeś już. Czyli okej, czyli to jest debiut w kategorii lekkiej. To jakby skąd ta decyzja, dlaczego doszedłeś do takiego momentu, że schodzisz? Jeżeli chcę się bić stopem, a chcę się bić, muszę zejść niżej, żeby po prostu nie odbiegać warunkami fizycznymi. I tak nie będę tutaj jakimś gladiatorem tak naprawdę, ale po prostu musiałem się przyłożyć do innej formy jak gdyby przygotowań, którym jest dieta i to przyszło nawet nie tak drastycznie, nawet się nie robiłem wanny i czułem się nieźle, więc kurde, opierdzielałem się, ale też było związane z tym, że ja nie miałem pewnych walk, nie, w pewnych terminach, więc ja wtedy też traciłem jak gdyby koncentrację i motywację do tego, żeby robić tyle kilogramów, nie? I o to chodziło tak naprawdę. Pytania o pas zawsze są takie banalne, ale czy ty jesteś zawodnikiem, który tak jakby wybiega w przyszłość i gdzieś tam właśnie patrzy w kierunku najwyższych odznaczeń, czy kompletnie nie jesteś tym zainteresowany i jesteś po prostu zawodnikiem, który bierze walkę po walce? Skupiam się na tej walce tak naprawdę, a co będzie dalej, tego nie wiem, bo nie wiadomo, czy Mateusz nagle, kurczę, nie znajdzie jakiejś lepszej oferty walki. Mhm. Nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy, więc patrzę na razie na tą walkę i tyle, nie? Dobrze. Jeżeli będzie szansa, prawdopodobnie ją wykorzystam, nie? Czy ty w takim razie wzorem twojego rywala jesteś w stanie jakoś przewidzieć wynik tego pojedynku, skoro Mateusz właśnie powiedział, że on zamierza dołożyć knockout do swojego rekordu w FEN? Słuchajcie, oglądajcie jutro tą walkę, dobra? I tyle. Będę tam w takim razie. Najlepszego. Zapraszam. Dziękuję.